Naprawdę aż trudno uwierzyć, że kiedyś to był taki piękny kawałek architektury. Jesteśmy w środku. Tutaj widać nasze... To była kuchnia? Tak, to była kuchnia. Nie. Graffiti, jakieś właśnie legowiska zostały po ludziach, jakby ktoś tutaj koczował. Naprawdę mi smutno. Hej, tu już jest. Wiem, że zapewne spodziewaliście się nowego odcinka z oglądaniem Big Brothera i wiem, że bardzo na te odcinki czekacie. Obiecuję, że ten odcinek będzie już jutro najprawdopodobniej, ale dzisiaj też przychodzę do Was z czymś związanym z programem Big Brother, ale jednak trochę inny temat. Akurat 17 marca minęły równo 4 lata, odkąd weszłam do programu Big Brother i tak z Pawłem pomyśleliśmy, że ciekawie byłoby wybrać się na przejażdżkę do Gołkowa, gdzie znajdował się właśnie dom Wielkiego Brata, zobaczyć jak ten dom obecnie prezentuje się na żywo i sobie po prostu powspominać dawne chwile. I nasza sentymentalna podróż obrała zupełnie inny kierunek, bo jak zajechaliśmy na miejsce, okazało się, że po domu Wielkiego Brata została dosłownie tylko ruina, zdewastowane ogrodzenie, cały dom, elewacja, wnętrze. No, dom był nawet obskubany właśnie z drewnianej elewacji, czy nawet schody były obskubane z drewnianych desek. W środku nie zostały żadne meble. Byliśmy naprawdę zszokowani, jak to wszystko wyglądało. Ja zaczęłam nagrywać to telefonem, wrzuciłam na TikToka i okazało się, że nie tylko nas poruszyło to, w jakim stanie jest obecnie dom Wielkiego Brata, ale i wiele z Was, ponieważ TikTok stał się wiralem, obejrzało go ponad 5 milionów ludzi, pisał o tym prawie każdy portal i ta informacja dotarła też do innych uczestników, którzy się do mnie odezwali i powiedzieli, że chcieliby zobaczyć to na własne oczy i symbolicznie pożegnać się z niegdyś naszym domem. Radek przyjechał ze Śląska dosłownie następnego dnia, żeby wybrać się na taką wycieczkę i ja, korzystając z podobnej wizyty w domu Wielkiego Brata, wzięłam tym razem też ze sobą kamerę i trochę dla Was nagrałam. Hej, tu już jest. I Panato. Słuchajcie, jedziemy właśnie zwiedzać dom Wielkiego Brata, a raczej to, co z niego zostało. Hello, hello! Prosto ze Śląska! Bardzo byłem podekscytowany już, jak to zobaczyłem u Ciebie, natomiast muszę to zobaczyć na żywo i trochę się serce kraje. Niby tylko dom, ale jednak trochę życia tam żeśmy zostawili. Jest z nami też Madzia, hej. Jestem, hello, witam. Dzisiaj wycieczka niedzielna. No nie jestem przygotowana na żadne łzy. Nie mam okularów słonecznych. Tak wygląda obecnie dom Wielkiego Brata. Naprawdę aż trudno uwierzyć, że kiedyś to był taki piękny kawałek architektury, a teraz ruina. To wszystko tutaj było przecież tak pięknie zagospodarowane. Tutaj była drewniana ścieżka. W piżamie jestem. Nikt nie mówi. A tutaj wszędzie były barierki, wszystko było ogrodzone, zadbane. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło, że wszystko jest aż tak obskubane, że nawet, zobaczcie, nawet drewno z elewacji jest powyrywane. Tutaj jest kawałek, tak wyglądała cała elewacja, a wszędzie indziej z całego domu jest wszystko obskubane. Dzień dobry, to Angelika i Igor. Dzień dobry, dotarliśmy właśnie do domu Wielkiego Brata, w którym spędziliśmy sporo czasu. Niestety dom, przed którym stoimy, to obraz nędzy i rozpaczy. Smutek dotarł w moje najgłębsze... Gdzieś w wnętrzności, jak patrzę na to, co się tu dzieje. Smutno. A gdzie jest Molo? Gdzie mnie zabierałeś na randki? Nie ma Molo, nie ma, ale wspomnienia. Nic, no było wszystko, nie ma nic. A jeżeli pytalibyście, co u nas, to dalej jesteśmy razem. O tutaj, proszę bardzo, pierścioneczek jest. Więc dalej razem. I Big Brothera też dalej mamy w domu czasami, tak. I w ładniejszym domu niż ten dzisiejszy. Pokaż, no tam pokaż, jak wygląda. Obróć kamerkę. No proszę. Proszę bardzo. Not good. Pozdrawiamy serdecznie. Spieszyłam się. Nie wiem co powiedzieć. Jak zawsze wiem co mam mówić, tak dzisiaj nie wiem. Zaskoczyłaś mnie, Justyna. Mamy też reprezentanta drugiej edycji, Wasylisa. W początku jak Was słuchałem, to sobie myślałem, a co Wy tam gadacie i w ogóle, no Jezus, no to jest tylko budynek, ale jak już tutaj przyjechałem, no to muszę przyznać szczerze, że ruszyło mnie. Naprawdę, ja sam teraz nie wiem, czy się nie wzruszę nawet, ale no Jezus, koniec pewnego etapu w naszym życiu.
A co u Ciebie słychać po programie? Co u mnie słychać po programie? No, nie za dużo się dzieje. Wiadomo, że jakoś tam życie toczy się dalej. Zawrotnej kariery nie zrobiłem, ale jeszcze wszystko przede mną. Tutaj właśnie odbywało się słynne morsowanie. Teraz to już chyba nikt by się nie odważył tutaj wskakiwać totalnie. Daniel, który słynie z morsowania, pozostał niewzruszony. Boże! Uwielbiałam naprawdę przesiadywać w tym kąciku bonsai. Wszystko zarośnięte glonami, zaśmiecone. I jestem w szoku. A samolot leci. Jestem w szoku, bo na początku, jak tu przyjechaliśmy wczoraj, to byłam pewna, że nic tutaj nie żyje, no nie? I tak to wygląda, ale jak się przyjrzeć bliżej, to mam nadzieję, że dzisiaj też się nam pokażą rybki, które jednak przetrwały. Rybki! Gdzie jesteście? O, widzę je. Hej! Pamiętacie, jak jadłam z wami śniadanko? Jak przychodziłam was karmić? To ja, wasza stara przyjaciółka. I w kwestii rybek, no to też obawiam się, że one zostawione tutaj raczej nie pociągną za długo. Odezwałam się do kilku prozwierzęcych fundacji, co można zrobić, żeby im pomóc, no bo nie mogę po prostu ich wziąć, wyłapać, nie mam nawet gdzie ich zabrać, no nie? Ale fundacje, które mają prawo do interwencyjnej pomocy zwierzętom, mogłyby przyjechać, wyłapać te rybki i znaleźć dla nich jakiś nowy, fajny domek, bo na pewno tutaj nie pociągną za długo. I jestem bardzo ciekawa, czy może to są wciąż te same rybki, które widziałam 4 lata temu. Czy rybki żyją tak długo? Nie, w ogóle nie znam się na rybach. Czy ryby są... Czy jest to możliwe, że to są te same ryby, co 4 lata temu? Ja mam nadzieję, że tak. Teraz idziemy po schodkach na dół i zobaczcie, nawet są obskubane deski tutaj. Tutaj była drewniana ścieżka, drewniane schodki, nasze molo. Nie ma nawet barierek. Nie mam buławeczek, które tutaj były, no ale staw został piękny tutaj. Codziennie się napawałam tym widokiem. No i tutaj właśnie to jest miejsce, w którym z Marleną i Łukaszem łamaliśmy regulamin, zakryliśmy mikroporty. Oj, zimno, zimno. W sensie był dźwięk, no. Był dźwięk. Akurat było widać, jak Marlena mówi, ale nie było słychać nic, co mówi. No to tak. O to chodziło, nie? No, każdy tutaj kącik właściwie wiąże się dla mnie z jakimś wspomnieniem. Szok. Szok, że tak to obecnie wygląda. Jesteśmy w środku i zaraz wam was oprowadzę. Pokażę wam, co pozostało po pięknym domu Wielkiego Brata. Niestety zostało niewiele. Smutno mi. Naprawdę mi smutno. Hej Madzia! Witam. Powiedz nam, jak wspominasz program Big Brother po 4 latach? Co u Ciebie słychać? Stresujesz mnie. Stresujesz mnie, dopiero tutaj weszłam i na razie jestem w takim głębokim szoku, co tutaj się wydarzyło. Super wspomnienia. Myślę, że wspominam najlepiej na świecie. Najlepsza przygoda. Szkoda, że się skończyła tak szybko. Powtórzyłabym jeszcze. W tym pięknym domu? Nawet w tym domu. Znaczy nawet w tak wyglądającym tym domu, pewnie. Naszą wycieczkę rozpoczynamy od sypialni. Taras. Tutaj było łóżko Igora i Bartka. Tutaj w kąciku było moje łóżko. Totalne zero wsparcia, wręcz przeciwnie. O, teraz też co prawda jest łóżko, ale no... Jakieś inne. Cały chuj tutaj właśnie został po wszystkim, nie? Masakra. Tak, tutaj jest lustro. Jest nasza łazienka. Zostało lustro, szok. Zostało tylko lustro, które pamięta, jak robiłyśmy w nim nasze make-upy. A Igor co drugo golił. Tak, no a inni robili tu inne rzeczy. Ale nie ma nawet prysznicy, nie ma kibelka. Nie ma. Nie ma nic. Tylko gruzy. To teraz idziemy do małej sypialni, gdzie spał Łukasz, Kasia, Marlena. Kto jeszcze tu spał? Maciek? Tomek. To jest mała sypialnia. Tutaj nie było tego okna. Pewnie zasłonili je po to, żeby nie było widać kontaktu z innymi ludźmi. Nie mieliśmy pojęcia, że tak blisko nas
jest jakaś cywilizacja. Wydawało nam się, że jesteśmy na odludziu totalnym. Wygląda to, jakby tutaj było jakieś skłotowisko, jakieś graffiti, jakieś właśnie legowiska zostały po ludziach, jakby ktoś tutaj koczował. Nie, ja myślę, że na pewno ktoś koczował. Ściana, do której Madzie przyklejali na taśmę. Na razie jeszcze mi się nie chce. Start wielki, bracie, jedziemy. No, tak. No i cóż, idziemy na dół zwiedzać dalej. Nasze schody rozmów. Idziemy na dół po schodkach, po których codziennie schodziłyśmy na śniadanko. Masakra, jakie to wszystko jest zapuszczone, zniszczone. I to jest kuchnia, a raczej to była kiedyś kuchnia. Tak, chleb pokrojony szybciej wysycha. Mhm. Tutaj była lodówka, blaty. Tutaj był stolik, przy którym jadłyśmy śniadanka. Dokładnie w tym miejscu stał stolik. Tutaj zabudowa kuchenna. W momencie, w którym leżą trzy kromki, ty po prostu bezrefleksyjnie podchodzisz i smarujesz się masłem. Wow, okay. To jakby to ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo dla mnie to jest oczywiste, że dobra. Ja bym zapytał. Ja kończę tę dyskusję, bo się w tej chwili obraziłam, przepraszam. Okay. Szok. Po prostu nic nie zostało. Wszystko, co się dało wyrwać ze ścian, to nawet zostało wyrwane. Tutaj widać nasze. To była kuchnia? Tak, to była kuchnia. Nie. Wiem, że ciężko w to uwierzyć. To kiedyś była kuchnia. Ale w tej chwili było gotowanie. Tak. A tam był taki stoliczek, gdzie z Łukaszem miałam randkę. Łukasza. Pamiętajcie. Łukaj. Kącik bonsai piękny. Niegdyś piękny przynajmniej. Tutaj to chyba była spiżarnia, w której były zakupy, nie? Nie, to była spiżarnia. A tu była spiżarnia. Czekaj. Tu. Tak. A tu była spiżarnia. A, po prostu ona już nie stoi. A kiedyś tu była? Okej. Okay. No, tutaj mała łazienka była, do której wszyscy chodzili na dwójeczkę, bo w tej łazience tutaj była tylko jedna kamera, więc łatwiej było się schować niż na górze, gdzie było więcej kamer. O, szok, nawet kibelek się nie ostał. Jesteśmy teraz w małej łazience, w której Madzia miała swój pierwszy pocałunek z Olechem. Ja się nie przyznaję do tego. Ale jak, no ja nie wiem. Nie. Teraz... To nie było tutaj. Miłość do Olecha jest w ruinie tak samo jak ten dom i ta łazienka. A teraz przejdźmy do pokoju telewizyjnego, w którym bardzo wiele się działo. Tutaj był telewizor, na którym oglądaliśmy czasem jakieś rzeczy, jak ktoś wielki brat nam pokazywał, na przykład za co Maciek odpadł. Jak wyjdę z programu. Naprawdę go spotkam tutaj w jakimś finale, wyjdę mu w ryj. No i tutaj czekaliśmy na bycie wezwanym do pokoju zwierzeń na nominację. A tutaj pamiętasz, była kanapa i to wszyscy siedzieli, czekali, jak było ogłoszenie nominacji czy coś, no to tutaj się czekało na to wszystko. Głosami widzów. Dom Wielkiego Brata opuści dzisiaj. Łukasz. A pokój zwierzeń... Był gdzieś tu, ale już go nie ma. To był korytarz tutaj, prawda? Tak, tak, tak. A pamiętacie, to na końcu był taki srebrny pokój jeszcze. A, tak! Był! Tam były te live, takie pytania live. Było, to tutaj w kącie. A stąd możemy również przejść do pomieszczenia, gdzie jest basen. Widziałaś już basen? Tak, teraz byłam. Taram! Surprise, surprise! Po basenie również została tylko ruina. Tylko wspomnienia pozostały. Nie mogę w to uwierzyć. Jestem... Jesteś confused? Ja, bardzo confused. I w szoku. Ale naprawdę aż mi brakuje słów. No, jestem w szoku. Angelika mówiła, że była tutaj rok temu i że nie wyglądało to tak źle. Więc jeżeli w rok dało się doprowadzić ten dom do takiej ruiny, to po prostu nie mam pojęcia, co tutaj się musiało wydarzyć. I przechodzimy do jadalni. No, także całe danie bardzo mi smakuje i również chciałbym je ocenić na 9 na 10 punktów, pomimo braku mięsa. Mm-hmm.
I stół, który tutaj widzicie, to jedyna rzecz, która została w tym domu, jeżeli chodzi o meble. No, zapewne dlatego, że po prostu jest przymocowany do podłogi, bo gdyby się go dało stąd zabrać, to ktoś by pewnie zabrał. A... on się świecił taką pomarańczową. Tak, no, on się wieczorem pięknie świecił. A tutaj był oczywiście przepiękny salon z kultowymi chmurkami. Chmurki wisiały gdzieś tutaj. There's no escape, I can't wait, I need a hit, baby give me it. Jedna z niewielu charakterystycznych rzeczy jeszcze, która pozostała, to właśnie jest ta piękna ściana właśnie za pokojem telewizyjnym. Boże. Dziura w ścianie. Dziura w ścianie, patrzcie, to jest odcisk buta. Ewidentnie ktoś kopnął butem po prostu w ścianę, nie? Boże, jakie to jest przykre. No ale tak, zawsze takie opuszczone miejsca są możliwością do popisania się dla lokalnych artystów. Tutaj spójrzcie, jakie arcydzieło. O, wow, ale kreatywnie, no, no. A tym korytarzem wychodziło się z domu Wielkiego Brata. Właśnie tutaj, jak ktoś wychodził, to szedł tym korytarzem i opuszczał program. Tutaj były jakieś pomieszczenia, których my już nie znaliśmy. To były pomieszczenia jakieś przeznaczone dla produkcji. A tutaj był secret room, który obecnie jest porośnięty grzybem, więc średnio romantycznie. Ale tak, no to jest ten pokój, w którym z Pawłem mieliśmy randkę, jak wszedł do programu. Jedliśmy tutaj wegańskie sushi. To za naszą pierwszą randkę od 48 dni. I na górze jest antresola, ale nie jestem w stanie tam zajrzeć. Może wy będziecie dali radę zajrzeć i powiecie mi, podstawię was i powiecie mi, co tam widać, dobra? Było coś widać? I tutaj jeszcze jest łazienka, w której braliśmy romantyczną kąpiel. Nie no, wanna, kibelek, no to naprawdę się ostało w porównaniu do reszty we wspaniałej kondycji. A dalej jak wychodzimy, tutaj jest pomieszczenie, w którym nagrywane były odcinki Big Brother nocą, gdzie Paweł był częstym gościem. Tak, byłem tutaj częstym gościem i to, co największe robiło na mnie wrażenie, to to, że ja tu byłem, a do 20 metrów dalej była Justyna, której nie widziałem półtora miesiąca albo dwa. Łukasz Darła, który dopiero co wyszedł z domu Wielkiego Brata, i Paweł Grigoruk, który właśnie do niego wchodzi. Tutaj sobie siedział Filip Heiser i... tak? Tu gdzieś to było? Tak, tutaj były te takie tablice ze zdjęciami wszystkich uczestników. No i tutaj były kanapy, tu się siedziało, rozmawiało, tutaj była ekipa telewizyjna. Tam tutaj w tej łazience mnie malowali przed wejściem, bo tutaj w tej łazience siedziałem, tutaj pani makijażystka mnie malowała. No a tutaj było... O, i tu też się ostał kibelek. I prysznic. Naprawdę powiem wam, że będąc tutaj, jakby staram się oczywiście, wiecie, tam na luzie rzucać żarcikami i tak dalej, bo też już jestem tutaj drugi raz, więc trochę łatwiej jest mi kontrolować te emocje, ale jest to tak niesamowicie przykre, że to wszystko poszło na takie totalne marnotrawstwo i przecież tutaj były władowane grube miliony postawienie tego domu i fakt, że teraz jest on kompletną ruiną, kiedy są ludzie, którzy w ogóle marzą o tym, żeby mieć dach nad głową, a tutaj taka chata poszła na jakieś totalne zmarnowanie. Bardzo chciałabym znać konkretną historię, co tutaj się wydarzyło. Może uda mi się kiedyś dotrzeć do właścicieli tego domu i się zapytać, dlaczego go porzucili i co tu się tak naprawdę wydarzyło. No i cóż, zawijamy się, żegnamy cię, domku. Wspaniale nam służyłeś, kiedy tutaj mieszkaliśmy. Co to masz? Kłamka. Zanim ruszymy dalej, Madzia, Radek, tak. Może wam coś powiedzieć, bo ja tak naprawdę poznałam prawdziwy powód, co się stało z tym domem. I to wszystko jest dlatego, że
Łukasz wykreślił się z grafiku sprzątania. Okej, wy mówicie, że jest ohydnie mieszkać w bałaganie. Ja uważam, że jest ohydnie kłamać. Ja się z tego grafika skreślam. A Radek nie mógł gotować rosołu w niedzielę, bo już miała wegańskie danie przygotowane. Widzisz, a ty też, Madzia, tylko make-up, no a dom właśnie. W ruinie. No dokładnie, ja dzisiaj też szykowałam się, żeby tą ruinę naprawić. Co? Nie udało się. Gdyby wszyscy byli tak pracowici jak Karolina, to na pewno ten dom dzisiaj by tak nie wyglądał. Byłby błysk i pełne gary. I zwlekałam też z wrzuceniem tego filmu, bo liczyłam, że nagrywając dzisiaj ten film będę mogła przekazać Wam po prostu więcej informacji. Pierwsza sprawa, rybki, i naprawdę liczyłam, że w tym filmie teraz będziecie mogli zobaczyć wstawkę z akcji ratunkowej, jak przyjeżdża jakaś organizacja i wyławia te rybki i wiezie je do jakiegoś lepszego miejsca. Ale niestety tak się nie stało. Organizacje prozwierzęce, do których pisałam, nie były w stanie niestety pomóc w tej sprawie. Rozumiem, że większe zaangażowanie i chęć pomocy jest, jeżeli chodzi o kota lub psa, no nie, a z rybami może być trudniej, ale liczyłam, że może jednak uda się coś zrobić. Jedyna rada, jaką dostałam, to, że trzeba się kontaktować w tej sprawie z właścicielami i wszyscy rozkładają ręce, jeżeli chodzi o pomoc rybkom, ale no mam nadzieję, że może uda się coś jeszcze zrobić. Będę pisać do kolejnych fundacji, organizacji i albo może uda się w końcu skontaktować z właścicielem. Właśnie, jeżeli chodzi o właściciela, tutaj też jest wielka niewiadoma. Po pierwsze, wbrew temu, co niektórzy sądzą, ten dom nie należał do TVN-u, dom należał do prywatnego właściciela, a TVN jedynie podnajmował ten dom właśnie na poczet produkcji programu Big Brother, Top Model, czy innych programów, seriali. I mimo, że ten mój TikTok ze zwiedzaniem ruin domu Wielkiego Brata dotarł do milionów osób i napisały na ten temat dziesiątki portali, to niestety nie za wiele wciąż wiadomo o jego byłych czy obecnych właścicielach. Też myślę, świadczy to trochę o poziomie dzisiejszego dziennikarstwa, no nie, że każdy portal po prostu robi te artykuły na zasadzie kopiuj i wklej. Ja przeglądałam te newsy, bo liczyłam, że ktoś w końcu napisze jakieś nowe informacje, że dowiem się czegoś nowego, ale nie, dosłownie każdy portal to był ten sam artykuł, kopiuj, wklej, screeny z mojego TikToka albo zdjęcia z Instagrama, cytowanie tego, co ja powiedziałam, albo cytowanie, co wcześniej napisał już ktoś inny. Absolutnie nikomu nie udało się dotrzeć na przykład do właścicieli. Właściwie jedynym portalem, gdzie artykuł miał jakąś wartość dodaną, był to archisnob.pl, który poprosił mnie o komentarz, oraz projektanta tego domu, którym jest właściciel pracowni architektonicznej Studio 77 Paweł Naduka, i tak wyglądał jego komentarz do tej sprawy. Z tego, co widać na nagraniu, nie jest jeszcze za późno i obiekt można uratować. Jego architektura to przede wszystkim forma skomponowana z krajobrazem i przestrzeń przenikająca się wnętrz. Zachowane są podstawowe elementy budynku, takie jak przeszklenia, posadzki, betonowe ściany i sufity, a zniszczenia dotyczą wyposażenia i wykończeń, które stosunkowo najłatwiej odtworzyć. Ale żeby nie stracić go zupełnie, nie trzeba się śpieszyć i w pierwszej kolejności zabezpieczyć przed dalszą degradacją. Jest to więc jakaś nuta optymizmu. Kto jest jednak obecnym właścicielem tego domu, który mógłby potencjalnie zgłosić się do architekta po pomoc z przywróceniem tego domu do dawnego blasku? Tego niestety nie wiadomo. Dom w grudniu wystawiony był na licytację komorniczą i to za śmiesznie małe pieniądze, 228 tysięcy. W opisie tej licytacji możemy też znaleźć informację, że został on zbudowany bez wymaganych pozwoleń i że jest samowolą budowlaną. I naprawdę trudno mi zrozumieć, jak mogło do tego dojść, że wielomilionowa inwestycja powstała bez wymaganych zezwoleń, i to dom, który powstał we współpracy ze studiem architektonicznym. Wydawało mi się, że architekt, jeśli przystępuje do jakiegoś projektu, musi mieć wgląd w całą dokumentację. Tutaj ewidentnie architekt nawet chyba nie jest świadomy tej sytuacji, bo skoro udzielił komentarza do artykułu, że jego zdaniem dom da się przywrócić do dawnego stanu, no to najwidoczniej
nie wiedział o tym, że nie było tutaj jakichś pozwoleń na wybudowanie tego domu w ogóle. Jakaś totalnie podejrzana sprawa. I napisałam też do tego studia architektonicznego z prośbą o odniesienie się do tej kwestii, z prośbą o to, czy mają jakieś dodatkowe informacje, czy może mają kontakt z właścicielem, ale niestety nie otrzymałam jeszcze żadnej odpowiedzi. Jeśli by się coś w tym temacie zmieniło, to dam Wam znać. I właściwie nie mamy też informacji, czy ktoś rzeczywiście tą nieruchomość wylicytował, kto jest aktualnym właścicielem. Oczywiście przez to, jak popularny był ten mój TikTok, to dostałam od Was dosłownie setki wiadomości i komentarzy z najróżniejszymi teoriami, co wydarzyło się u właścicieli tego domu, co doprowadziło go do obecnego stanu. I były to historie o jakichś domniemanych problemach ich rodzinnych, finansowych, problemach z prawem, problemach z nałogami. Jednak kiedy próbowałam zgłębić te teorie, to okazywało się, że nikt tak naprawdę nie ma żadnych konkretnych dowodów popierających to, co opisuje, czy nikt nie miał bezpośrednio kontaktu z tymi właścicielami, a każdy po prostu mówił, że a, wiem to, bo gdzieś tam przeczytałem w komentarzu, albo gdzieś tam to przeczytałem w jakimś, nie wiem, poście na wykopie, ale niestety nie znalazła się żadna osoba, która miałaby jakieś rzeczywiście dowody na to, że ta teoria jest słuszną, albo ktoś, kto miałby bezpośrednio z tymi właścicielami kontakt. Jaka ta historia by nie była, no to pewnym jest, że no musiała to być jakaś ludzka tragedia, bo na pewno nikt bez poważnego powodu nie doprowadziłby domu wartego kilkanaście milionów do ruiny, która jest wystawiona na licytacji komorniczej za 220 tysięcy. Jeżeli jakimś cudem ogląda mnie teraz ktoś, kto rzeczywiście ma jakiś bezpośredni kontakt z poprzednimi lub obecnymi właścicielami domu, to odezwijcie się do mnie albo po prostu zapytajcie ich, czy może byliby zainteresowani rozmową ze mną, bo ja i setki tysięcy innych ludzi jesteśmy bardzo ciekawi historii tego domu. Ja mieszkałam tam raptem przez 2 miesiące, a i tak było mi tak przykro, widząc ten dom w takim stanie, bo mimo wszystko przez te 2 miesiące, gdzie nie mieliśmy dostępu do internetu, do kontaktu z innymi ludźmi, do telefonów, to żyliśmy tylko i wyłącznie tym, co działo się w obrębach murów tego domu, więc no bardzo dużo, bardzo intensywnych wspomnień wiąże się dla nas, uczestników programu, z tym miejscem, a trudno mi sobie wyobrazić, jak trudne musiało to być dla właścicieli, którzy w tym domu spędzili dużo więcej czasu, zainwestowali w niego tyle pieniędzy i mają z nim związanych na pewno jeszcze więcej wspomnień, więc bardzo przykra historia. No myślę, że na pewno też teraz inaczej będzie mi się oglądało wszystkie odcinki, gdzie możemy powspominać, jak ten dom wyglądał w czasach świetności. I tak, no jeżeli ktoś z Was miałby rzeczywiście więcej informacji, tylko jakichś sprawdzonych informacji, nie róbmy tu znowu takiego śmietnika różnych niepotwierdzonych teorii, albo jeżeli ktoś z Was miałby jakiś pomysł, jak w legalny sposób można pomóc tym rybkom, nie kradnąc ich stamtąd po prostu, bo wiecie, tego nie możemy zrobić. Jeżeli ktoś z Was może też miałby kontakt z jakąś fundacją, która byłaby w stanie pomóc, to też dawajcie znać. Ja ze swojej strony też będę próbowała dalej i w kwestii rybek coś zdziałać i będę próbowała dowiedzieć się więcej o historii tego domu. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i widzimy się dosłownie jutro w następnym odcinku. Pa!